To było na Kulu. Był Karol Wojtyła już jako biskup profesorem filozofii, etyki. I zawsze na przerwach chodzący ze studentami, studentkami, rozmawiający, taki skupiony, ten nieposłyszalny taki uśmiech, ale ja zapisałem raz, drugi, trzeci jego obecność w kaplicy, w kościele akademickim na Kulu. Były te duże przerwy, ale nieraz i po obiedzie. Pod ambonką taki był kącik i właśnie nawet nie wiedziałem, że to jest właśnie Karol Wojtyła. Byłem wtedy ojcem duchownym w seminarium w Ołtarzewie i zaproponowałem klerykom, również innym współbraciom, żebyśmy pieszo szli do Warszawy. Rano o 5 wyszliśmy, na 8 mieliśmy przyjść. Wiemy, że ta atmosfera pierwszej pielgrzymki do Polski była najeżona rozmaitymi sprzeciwami, trudnościami. Uważano, że będzie niebezpiecznie, no parkingi daleko, daleko poza Warszawą, 10 kilometrów. Jak żeśmy szli do Warszawy, to puste drogi, byłem nawet trochę taki zaniepokojony, czy przyjdą ludzie. No, na tym porannym spotkaniu było sporo, no plac wypełniony, ale nie szczelnie. Wtedy i słowa, a również spotkanie po porannym tym programie ksiądz Kotowski Stanisław, który był i sekretarzem namiotowej księdza prymasa tysiąclecia, który bardzo zaangażowany był apostolstwem Miłosierdzia Bożego. Znaliśmy się już wcześniej właśnie na kanwie kultu Bożego Miłosierdzia. Mówi, proszę księdza, musi ksiądz otrzymać błogosławieństwo od Jana Pawła II. Wiemy, że było bardzo trudno dojść i do pałacu, i wejść do pokoi, ale on to wszystko zorganizował. I jak Ojciec Święty Jan Paweł II przechodził z pokoju do pokoju, w takim przejściowym pokoju, zatrzymał się i ksiądz prałat Kotowski mówi, tutaj jest apostoł Bożego Miłosierdzia, Ojcze Święty, pobłogosław mu. On oczywiście, Ojciec Święty, pochylił się, ucałował i, to rzadko o tym mówię, pobłogosławił na drogę właśnie i głoszenia, i świadectwa o Bożym Miłosierdziu. Teraz tak to sobie kojarzę, że to było takie dotknięcie przez Jana Pawła II, fizyczne, tej całej drogi związanej z Bożym Miłosierdziem. To miało miejsce 3 czerwca rano o 8 przed frontonem kościoła świętej Anny umieszczony potężny obraz Miłosiernego Chrystusa. Całą noc z młodzieżą warszawską, akademicką, ale i polską trwaliśmy na modlitwie przed zesłaniem Ducha Świętego i Jan Paweł II przyjechał z Miodowej, no, witał się z księdzem rektorem Uszyńskim, z duszpasterzami, ale zapamiętałem, byłem bardzo bliziutko, słowa. Jan Paweł II wtedy podruszył temat, jaką miarą mierzyć człowieka. Czy miarą wykształcenia, czy posiadania, czy sił fizycznych, inteligencji i odpowiada. Człowieka należy mierzyć miarą serca, sumienia, w biblijnym znaczeniu serca. I młodzież zaczęła klaskać. Jan Paweł II słucha i w pewnym momencie mówi, do późna w nocy
wczoraj. Zastanawiałem się, co znaczą te oklaski. I młodzież zaczęła znowu klaskać. Uśmiechnął się i mówi. I chociażbyście, jak chcieli, przeszkadzali mi tymi oklaskami, ale muszę powiedzieć tutaj. Teraz uciszyliśmy się i Jan Paweł II mówi. Duch Święty powiedział mi. Oni chcą mówić z Tobą. I teraz jak mam świadomość całej tej drogi pielgrzymiej, to te oklaski były wspólną rozmową z Janem Pawłem II, który mówił do nas, ale i za nas. Na balkonie Jan Paweł II, prymas tysiąclecia biskupi. I właśnie on przejął inicjatywę, bo to młodzież jedną, drugą pieśń tam zaśpiewała. I poprowadził to piękne ognisko, które trwało do późnych godzin. Miał być w programie jeszcze przejazd Jana Pawła II ulicami Gniezna, ale to zmieniono. I wtedy zaśpiewał Czerwony Pas. Kilka razy prymas tysiąclecia chciał, żeby już poszedł odpocząć. Prosił, żeby młodzież już tak nie szalała, nie śpiewała. Myśmy cieszyli się wszyscy. To było cudowne. I w pewnym momencie prymas tysiąclecia mówi do Ojca Świętego, Ojcze Święty, nie mogę być biskupem, bo nie słuchają mnie. Oczywiście zaczęliśmy klaskać, śpiewać. Ale ta atmosfera rosła. I jak wspominam tę drogę pielgrzymki pierwszej, to tak na dobrą sprawę Polska ruszyła od Jasnej Góry. Tam rzeczywiście na spotkanie z papieżem już cała Polska przybywała. Rusza samochód na Jasną Górę z papieżem i porządkowi, czy była wtedy milicja, taka pani chciała jakoś bliżej podejść, została może za ostro tak odepchnięta, przewróciła się. I widzę, jak Jan Paweł II zauważył, że ona leży i jak chciałby tym spojrzeniem powiedzieć przepraszam, bo to chyba z powodu mnie tak cię popchnięto. Widział wszystko, to mi zostało. No na Jasnej Górze msza święta, homilia. Wtedy też potwierdził tę swoją drogę życia i maryjne zawierzenie. Pamiętam z homilii pod koniec słowa. Przychodziłem tutaj jako młodzieniec. Przychodziłem jako ksiądz, biskup, kardynał. Nie mogłem nie przybyć jako papież. Jestem. Jestem człowiekiem zawierzenia. Nauczyłem się tego tutaj na Jasnej Górze. Spotkanie z młodzieżą. Od 16 już gromadzili się. Nieduży to był teren, ale wypełniony już od 16. Ojciec Święty wieczorem miał jeszcze spotkanie z profesorami w kościele. I to niezapomniane spotkanie z młodymi ludźmi, które było jego życiem. Miał przygotowane przemówienie. Mówi, mam tutaj napisane przemówienie, ale nie mogę czytać. Będę mówił. Mówi o swoich doświadczeniach duszpasterstwa akademickiego, Krakowa, czyli jego życia. I teraz też taki widok cudowny, jak ludzie podawali kwiaty nad głowami, strumień kwiatów w świetle. To taka krocząca, sypiąca się kaskada kwiatów. Kasaroli, ponieważ po polsku nie rozumiem, ale to trwało już 3 godziny prawie. Tacy zmęczeni kręgły. Ojciec Święty też tak podparł się, tak patrzy, słucha, przeżywa. I w pewnym momencie już prawie, że stał, te
biskup, jeszcze wtedy sekretarz Dziwisz, no, przyspieszał, stał i patrzy po lewej stronie tego podium, była orkiestra taka z Zielonki, studencka. I Ojciec Święty tak uśpiewał, ach, witam orkiestrę z Zielonki. Jak zaczęli grać, jak zaczęli ludzie śpiewać. A Jan Paweł II taki z Malty mówi, i co mnie podkusiło, żebym tę orkiestrę pochwalił tam. I miałem szczęście, bo jak Ojciec Święty był na pielgrzymce w jakimś kraju Ameryki Łacińskiej. I wtedy byłem w Rzymie i siostry były w Watykanie, więc miały zgodę i prosiły codziennie przez 5 dni odprawiałem mszę świętą dla sióstr, które tam pracują na Watykanie. I miałem szczęście też zobaczyć ten taras, na którym Ojciec Święty spacerował, w obiedzie odpoczywał. I to, co zapamiętałem, jak wchodziło się na ten taras, oczywiście pełno zieleni, roślin, przy wejściu był taki oleodruk, zdjęcie, fotografia, staw smreczyński, taki zachód słońca, to miejsce takie urokliwe w Tatrach. I jak Ojciec Święty wchodził, to tak zatrzymywał się, patrzył, jakby wracał myślą do gór, a potem też prosił, żeby umieszczono drogę krzyżową i z takiego metaloplastyki była droga krzyżowa. I siostra Tubiana, gdy doszliśmy do 5. stacji, niech ksiądz zwróci uwagę, patrzę, że Szymon z Cyreny ma twarz Jana Pawła II. I ja tak wspominam tę drogę, to właśnie rozpoczęła się w 1958 roku droga biskupa w tym znaku krzyża. I przecież pamiętamy, jak już odchodził wielką w sobotę po Wielkanocy, w Wigilię Święta Miłosierdzia Bożego. I ta jego ostatnia droga krzyżowa już był w kaplicy, którą odprawiał Benedykt XVI w Koloseum i przyniesiono krzyż. I oparł swoją twarz na tym krzyżu. I jak się śledzi tę drogę, to taka prawdziwa droga ucznia Chrystusa, który bierze swój krzyż i dźwiga. I wedle mego takiego rozpoznania, to od początku tak mówiłem, patrzyłem czy w Warszawie, potem w kolejnych pielgrzymkach, to Jan Paweł II był wielki modlitwą. To był człowiek ogromny, Panem Bogiem, przed którym trwał na modlitwie. Karol Wojtyła jako profesor, potem jako biskup, kardynał, umiał zawsze być tym drugim. On czy w tych spotkaniach z prymasem tysiąclecia, przecież ostatnie było przed jego wyborem na papieża w 1978 roku, czy tak, w Kolonii, w Niemczech. I są zdjęcia z tych pielgrzymek. Na pierwszym miejscu zawsze kardynał Wyszyński i obok ten drugi Karol Wojtyła. To też jest wielkość człowieka, który cieszy się wielkością innych, który nie skupia na sobie. Potem, jak też z tych wszystkich spotkań i pielgrzymek, to wskazywał rzeczywiście, widział ludzi, miał niesamowitą łączność z nimi.
każdego indywidualnie zauważał, ale razem wszystkich z sobą samym prowadził do Chrystusa. I to mi tak zostało. Umiał słuchać. To było to fenomenalne. Był obecny, chociaż jakby, tak można założyć, że jakby gdzieś uciekł. Był obecny, miał taką podzielną uwagę i równocześnie, jak odpowiadał to na tych sympozjach, to bardzo dokładnie potrafił w trzech zdaniach zreferować myśl tego, który mówił. I w oparciu o tę propozycję dawał swoją propozycję. Więc to, co mi też jest obecne z tych wspomnień, to umiejętność słuchania. Miał, tak to bym powiedział, idealny słuch. I dlatego umiał mówić. To też jest takie interesujące, że były obawy. On, profesor, on piszący takim trudnym językiem, jak będzie mówił do ludzi. I okazało się to zupełnie ta zmiana. Mówił w natchnieniu Ducha Świętego i mówił przecież do ludzi całego świata. Prawie w ostatnim momencie jedna ze studentek podaje kartkę Ojcu Świętemu i pytania. Było chyba 10 pytań. Spojrzał. Mówi, miałem przygotowaną wypowiedź, ale dajecie mi kartkę, będę musiał odpowiadać w języku francuskim. Wśród różnych pytań było i takie, Ojcze Święty, jak się modlisz? Modlę się jak każdy człowiek wierzący. Jak mam więcej czasu, dłużej trwam na modlitwie, mniej to łączę to z pracą. Nieraz tekstami ułożonymi, nieraz myślą. I opowiedział, jak się modli. Też było bardzo interesujące pytanie. Ojcze Święty, czy nie uważasz, że taka rygorystyczna postawa Kościoła wobec seksu nie oddali młodzież od Kościoła, od Chrystusa? I odpowiedź Jana Pawła II. Gdy młody człowiek zastanowi się nad miłością, to nie tylko nie odejdzie, ale przyjdzie. Młodzież wiedziała, że on ich kocha i mówi prawdę. Osobowość i tą drogę Jana Pawła II, Karola Wojtyły, można w jakiś sposób scharakteryzować w oparciu, w tej chwili takie trzy tytuły książek mi przychodzą. Pierwsza to są wykłady z kulu, osoba i czyn. To, kim jestem, możecie zobaczyć na podstawie tego, co czynię. Druga książka, tytuł Miłość i odpowiedzialność. Tych, których kocham, za tych jestem odpowiedzialny. Nie ma miłości bez odpowiedzialności. I tytuł rekolekcji watykańskich, które na zaproszenie Pawła VI prowadził, Znak sprzeciwu. To był człowiek, który miłując, głosił prawdę, a że nieraz był odrzucany, niezrozumiany, tak jak wołał jako prorok w Polsce, w Kielcach, w innych miejscach, w Kaliszu, w obronie życia nienarodzonych. Naród, który zabija własne dzieci, jest narodem bez przyszłości. Nie było łatwo mi to powiedzieć, bo jestem synem tego narodu. To mnie boli. Niektóre środowiska tak zwanej inteligencji katolickiej w swoich tych takich refleksjach
papież emocjonalnie się wypowiadał. Biedacy, biedacy. Tacy nieraz oczytani analfabeci, jakby powiedział ksiądz Twardowski. A Jan Paweł II każdego szanował, chociaż nie ze wszystkim i nie na wszystko się zgadzał. Mamy swoje wady, bo jakiś naród nie ma wad swoich, ale mamy swoje zalety. Mamy tyle, mamy dobro, wielkie dobro i pomagał swoim nauczaniem wydobywać dobro z różnych, spod różnych tych nawarstwień zła. I jak patrzę na posługę Jana Pawła II, bo o nim mówimy, to sprawdza się ta ewangeliczna radość, że dobro, miłość ma wyobraźnię. Zło jest bez wyobraźni. Dlatego na ostatniej pielgrzymce, która miała na imię Bóg bogaty w miłosierdzie, mówił o wyobraźni miłosierdzia. I posługa Jana Pawła II to jest właśnie wyobraźnia. Wyobraźnia. Odczytywanie zamysłów Bożych, ale i pragnień człowieka. Dlatego jest taki wciąż, jak Ewangelia, bliski. Był taki, jakbyśmy powiedzieli, normalny. Normalny, a równocześnie to ci, którzy rozmawiali, to myśmy wiedzieli, że to jest człowiek i mądry, i człowiek, który umie wymagać od siebie. Miał ten najskromniejszy taki namiot. Siadał na trawie, normalny talerz i nie był takim liderem. Wiedział, że jest księdzem, że umie słuchać, tak chyba to było. Następnie stawiał pytania, bardzo cenił indywidualne rozmowy. I stąd te spotkania, nawet w większej grupie, miały taki charakter spotkań osobowych. To jest bardzo ważne i pomagało w tych spotkaniach to, że miał pamięć. Nawet po latach umiał umiejscowić nie wszystkie, ale bardzo dużo spotkań z ludźmi, których widział przed laty. I tak to sobie tłumaczę, że pamięć w dużym stopniu to jest kwestia miłości. Jeżeli na kogoś się otwiera człowiek i zauważa go, jeżeli mówiąc, niektórzy nie lubią tych słów górnolotnych, kocha się człowieka, to pamięta się o nim, pamięta się o nim. I chyba coś z tej pamięci, którą określam jako życzliwość, jako miłość, była w tych kontaktach. Warszawa. 20 czerwca 1966 roku obraz miał być z Fromborga przywieziony do kościoła świętego Stanisława na Żoliborzu. Ale po południu miałem spotkanie ze studentami. Dowiadujemy się, że został zatrzymany, jak to się mówiło, przez te władze i wieziony jest do Warszawy. Od razu ze studentami pobiegłem do katedry, patrzę. Tacy panowie, jak ksiądz prymas mówił, w ceratach, taki każdy w kapelusiku, czyli z tych służb ubeckich. Na rogu stoi milicjant w randze majora. Ja podchodzę i mówię, proszę pana, słyszałem, że tutaj obraz został
wiozą do Warszawy. A skąd ksiądz wie? Mówię, każdy ma swoje informacje. I za chwilę rzeczywiście czarny Mercedes, potem niebieska Nissa. I przywieziono. Paulini tam byli, biskup zaś się musiał z Częstochowy. Ten obraz na dziekanie, ale ksiądz Paszkiewicz, Jerzy, proboszcz z katedry powiedział, że do zakrystii wniesiemy. Wnieśliśmy ten obraz do zakrystii i na kredensie tak postawiliśmy, ale ja patrzę w okno. Mówię, księże prałacie, postawimy ten obraz w oknie. Siostra Danusia wymyła okno, a okna były zakratowane i postawiliśmy ten obraz nawiedzenia za kratami. I stąd ta myśl, Matka Boża, uwięziona. Ludzie od razu skrzyknęli się, kwiaty, cała noc, dzień, modlitwa, herbata, kawę przynosili warszawiacy, ruszyli w procesji. I teraz na następny dzień, na 24, bo to było 3 dni w tej zakrystii, rozpoczęły się uroczystości milenijne, które miały mieć początek u Stanisława Kostki w katedrze. Ja z klerykami, z seminarium w Ołtarzewskim, szedłem przez plac teatralny, patrzę, pełno mężczyzn. Mówię do jednego ze współbraci, zobacz, ile mężczyzn idzie. Ale zauważyłem, że każdy z nich ma parasolkę. Uliczki Starego Miasta już były wypełnione. Plac Zamkowy, przede wszystkim mężczyźni, każdy taki podobny do siebie. Parasolka, no niektórzy papierosy palili, niespokojni. I biskupi, cały episkopat, właśnie teraz wspominam to bliskość, nawet to zdjęcie mam takie, jak idzie cały episkopat, kardynał, jeszcze był wtedy Kominek, kardynał prymas tysiąclecia i Karol Wojtyła. I ja mówię do tych mężczyzn, którzy stoją przed kościołem świętej Anny, panowie, usuńcie się troszeczkę. A oni stoją murem. I do księdza Uszyńskiego, rektora, mówię, Tadziu, to chyba nie nasi ludzie. A jeden z takich łysawych mówi, co znaczy nie nasi ludzie? Mówię, proszę pana, bo jak się poprosi naszych ludzi, to słuchają. A panowie, co tu chcą robić? I żeśmy wtedy odłączyli, nowy szpaler zrobiliśmy i szli biskupi. I na tym placu zamkowym ten wrzask tych panów, to byli dyrektorzy, przywiezieni z różnych instytucji. I ten krzyk precz do RFN-u, zdrajca, bo wtedy był ten list episkopatu o przebaczeniu, prosimy i przebaczamy. To była polityczna potem nagonka taka straszna. I prymas tysiąclecia, no i Karol Wojtyła, wszyscy słuchali. I wśród tych okrzyków precz do RFN-u, zdrajca, katedra i msza święta. W prezbiterium siedzą biskupi, widzę taką zamyśloną twarz Karola Wojtyły. Ksiądz prymas miał kazanie. Jak zawsze, wtedy w sposób szczególny mówił o miłości. I do tych, którzy mają szklane oczy i kamień w sercu, do każdego człowieka. Też taki refren Warszawa. Miasto nieujarzmione, miasto nieustraszone. Ja bym tak pragnął, aby Warszawa była miastem pięknej miłości. I to była taka odpowiedź tych ludzi na tamte czas. Dziennikarze poszli na ulicę Rzymu, aby badać opinię, co Włosi sądzą o nowo wybranym papieżu. Są na Zatybrzu w kafejce, siedzą Rzymianie, Zatybrze typowi Rzymianie, piją wino. Jeden z dziennikarzy pyta, jak wam się podoba nowo wybrany papież Jan Paweł II? Jeden z Rzymian mówi, podoba się nam, ale dlaczego? I ci mężczyźni, Rzymianie, to zapamiętałem też, dali fantastyczną charakterystykę
pontyfikatu Jana Pawła II, pierwszy. Przypomniał nam zapomniane pozdrowienie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, bo tym pozdrowieniem pozdrowił. Drugie. Jak mówi, to wie, co mówi. I trzecie. Jak mówi, to bije z niego wielka moc. To zapamiętałem. Kilka dni po wyborze taka charakterystyka. Rzymian, Zatybrza siedzących przy winie. 81 rok, 13 maja. Byłem wtedy już po dwóch zawałach serca w Namęczowie u sióstr Urszulanek, tam na takiej odpoczynku, ale przede wszystkim no, służyłem ludziom duszpasterstwo takie dla kuracjuszy. Idę do kaplicy, by o 18 odprawić mszę świętą. I siostra Urszulanka mówi, proszę księdza, podano w radio wiadomość, że papież został śmiertelnie ugodzony. Miałem jeszcze 15 minut do mszy świętej, wróciłem do pokoju. Ukląkłem przed obrazem właśnie tej Matki Bożej Częstochowskiej, która tutaj w pokoju jest. I mówię, Matko Boża, wiem, że jesteś, ale gdyby równocześnie odszedł i Stefan kardynał Wyszyński, który był rzeczywiście namiotowy już na tym etapie przygotowania się do dojścia do mojego, i Jan Paweł II, to po ludzku byłoby nam za ciężko. Potem msza święta, łkanie wszystkich ludzi, płacz. I ta jedność tych ludzi, słabiutkim głosem słyszę ten głos Stefana Wyszyńskiego, który prosi i Warszawę, i Polaków, żeby wszystkie modlitwy zanoszone dotąd za niego przemieszczano i modlono się za papieża Jana Pawła II. I rozmowa tych ludzi, to było chyba 20 maja, i wcześniej była informacja, że Ojciec Święty chce rozmawiać z prymasem tysiąclecia. Przygotowano na drugi dzień telefon przy łóżku, prawie chyba w południe. I tylko ten zapis, to jest te ostatnie dni prymasa tysiąclecia w tej książce. I słowa Jana kardynała Wyszyńskiego. Ojcze Święty, jestem słaby. Bardzo słaby. Złączyło nas cierpienie. Z nami jest Matka Boża. Potem jeszcze dalsze słowa i prosi Stefan kardynał Wyszyński. Pobłogosław mi. Mówi amen. Jeszcze raz amen, amen. To była rozmowa ludzi zawierzenia. Wiemy, że na pogrzeb kardynała Wyszyńskiego, który odbył się na placu Piłsudskiego, nie przybył papież, bo był w szpitalu w Klinice Gemelli. Przewodniczył kardynał sekretarz stanu Casaroli, który rozpoczął mszę świętą w języku polskim, też wydarzenie niebywałe. Widzę tę procesję, potem do katedry, szedłem tuż za trumną, przedstawiciele władz państwowych. Te nieprzeliczone rzesze ludzi, te wieńce na jednym z wieńców, niekoronowanemu królowi. I pierwsza pielgrzymka, pierwsza msza święta na tym samym miejscu, bo nawet na pogrzebie prymasa tysiąclecia ten sam ołtarz, ten sam krzyż i pod krzyżem wizerunek świętej naszej Pani Jasnogórskiej. Tak jak na pielgrzymce Jana Pawła II. Znowu przywołanie tych ludzi, którzy tak rozumieli się i tak współpracowali.